Pierwsze podsumowania, no oczywiście trzeba by powiedzieć, że są pozytywne ze względu na to, że odnotowaliśmy daleko posuniętą zgodność co do zasadniczych spraw związanych ze współpracą w obszarze bezpieczeństwa i obrony. Duża zgodność istnieje w takich tematach jak tworzenie grup bojowych, w temacie Smart Defense and E-Pooling and Sharing, a więc tych dwóch sztandarowych tematach Unii Europejskiej i NATO, związanych z budowaniem zdolności. W tych dwóch obszarach odnotowaliśmy prawie że całkowitą zgodność poglądów. Mówiliśmy także o tym, jak na co dzień współpracować, szczególnie w obszarze szkolenia, treningu, w obszarach życia codziennego naszych jednostek wojskowych. I również ta wymiana poglądów była jak najbardziej korzystna, myślę, że dla wszystkich stron. Panie generale, jak wygląda harmonogram tworzenia grupy bojowej, Wyszehradzkiej Grupy Bojowej? Na jakim jesteśmy etapie? Jakie jeszcze kroki są do zrobienia i kiedy możemy spodziewać się kolejnych wiążących decyzji? Tworzenie grupy bojowej jest zawsze przedsięwzięciem dosyć skomplikowanym, wymagającym dużo czasu. Jest to proces, który zaczyna się dosyć wcześnie. Grupa bojowa wyszehradzka wejdzie w dyżur w styczniu 2016 roku. Aby mogła przystąpić do tego dyżuru w pełni ukompletowana, w pełni wyposażona, przygotowana w sensie szkoleniowym, no, są potrzebne czynności dużo wyprzedzające, a więc to, co prowadzimy obecnie. W 2013 roku chcemy zakończyć dyskusję i uzgodnić dokumenty wyjściowe, a więc Memorandum of Understanding i porozumienie techniczne. Jeżeli to nam się do końca roku uda, a mamy taką nadzieję, najpóźniej do końca pierwszego kwartału 2014 roku będziemy mieli wszystkie podstawy prawne, aby przystąpić do praktycznego tworzenia grupy bojowej, a więc wyznaczanie jednostek wojskowych, pododdziałów, doposażanie ich, opracowywanie bardzo szczegółowych programów szkolenia, a więc to wszystko, co wymaga już bezpośredniej pracy z pododdziałami i z pojedynczymi żołnierzami. Jak taka współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej wygląda na tle całościowej koncepcji NATO czy Unii Europejskiej, jeśli chodzi o budowę systemu bezpieczeństwa? No tutaj zarówno Sojusz Północnoatlantycki, jak i Unia Europejska, w tym Unia Europejska w obszarze bezpieczeństwa i obrony, bardzo popierają współpracę regionalną, ponieważ uważają, że współpraca regionalna daje dobry początek do bardziej takiej współpracy, bardziej ogólnej z wszystkimi państwami Sojuszu czy też Unii Europejskiej. Trzeba tutaj powiedzieć, że to się również dobrze wpisuje w tak zwaną koncepcję regionalnego podejścia Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mamy nadzieję, że będzie to również wypełniało koncepcję sił połączonych, w języku angielskim Connected Forces Initiative. A więc to, na czym szczególnie Polsce zależy, aby Sojusz Północnoatlantycki od roku 2015, a więc po zakończeniu operacji w Afganistanie, bardzo poważnie i w sposób bardziej dynamiczny zajął się ćwiczeniami wojskowymi na większą skalę, ćwiczeniami związanymi z artykułem 5, a więc z tym, do czego Sojusz został powołany. I w tym współpraca regionalna w sposób naturalny wypełnia pewne obszary tej większej inicjatywy.